Cześć kochanie, dzisiaj chcę z wami się podzielić o tym, jak walczyć duchowo na własnym przykładzie. Ostatnio na wakacjach doświadczyłem dziwnych słabości. Przez całe wakacje, które minęły, czułem się słabo, tak jak nie ja. Powiem tyle, że przez pół roku przed wakacjami pracowałem jako tłumacz w Centrum dla Uchodźców. I okazało się, że mnie to tak wyczerpało, że nabyłem się jakieś dziwne rzeczy. Przede wszystkim okazało się, że mam nadciśnienie, jakieś inne rzeczy, z którymi teraz radzę sobie, ale pierwsze takie dziwne uczucie było na wakacjach, gdzie wiedziałem, że coś jest nie tak ze mną. I poszedłem sobie na poranną modlitwę postanowiłem pomodlić się, tak jak mówi Słowo Boże w Koryntian, że modlitwa w językach jest modlitwą, która służy ku zbudowaniu. Więc modliłem się w językach i powiedziałem Jezusowi: Jezu, buduj mnie teraz, naprawiaj moje ciało, naprawiaj mnie. I co ciekawe, że w trakcie tej modlitwy już zacząłem czuć jakąś ulgę, najpierw taką wewnętrzną, w duchu, jakby w sercu. A później w tym dniu ogólnie poczułem taką naprawę wewnętrzną. Często jest tak, że przede wszystkim moce demoniczne chcą nas zwodzić w kierunku jakiejś porażki. My przyjmujemy w naszych myślach porażkę. I w oparciu o to uwierzenie zaczyna się wszystko psuć. Jak ja wróciłem do domu, wciąż źle się czułem, ale później tam się zbadałem. Okazało się, że nie umieram, ale strach przyszedł bardzo mocny. Najadłem się strachu. Ale okej, najadłem się strachu, wciąż modliłem się o to i czułem, jak w modlitwie pokonywałem te wszystkie moce ciemności, stosując tak naprawdę w tych wszystkich modlitwach to, czym z wami się teraz podzielę. Wierzyłem i modliłem się tak, jakie mam poznanie ze Słowa Bożego i widziałem, jak wracam do normy. Posłuchajcie. Kolosan wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. To jest mowa o Jezusie, który został ukrzyżowany i w momencie, kiedy był ukrzyżowany, 14 werset mówi: wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. List dłużny, symbol prawa, który prawo oskarża nas w naszych niedoskonałościach, w naszych słabościach. I w momencie, kiedy prawo wraz z Jezusem zostało ukrzyżowane, on niósł prawo, on wypełnił prawo, i z nim zostało przybite na krzyżu, w tym samym momencie, kiedy było ukrzyżowane prawo, 15 werset mówi: rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. To jest podstawa do walki duchowej. Ja wam powiem, kiedy ja uwierzyłem w to, co teraz czytamy, zacząłem widzieć zwycięstwo w swoim duchowym życiu. Wcześniej mogłem modlić się godzinami, dniami o jakąś sprawę przeciwko jakimś demonicznym atakom i nie widziałem większych zmian poza zmęczeniem fizycznym i duchowym. Natomiast kiedy uwierzyłem w to, że kiedy prawo zostało ukrzyżowane, czyli różne metody, zasady, w tym samym momencie rozbrojone są nadziemskie władze i zwierzchności. Szatan został pozbawiony broni. On nie ma czym z nami walczyć. Tam pozostała mu jedna rzecz, a my zaraz do tego dojdziemy. I w Jezusie mamy triumf też nad tymi wszystkimi nadziemskimi władzami, które są bezbronne.
Diabeł może tylko wmawiać, już zdradzam tajemnicę, on tylko może wmawiać nam jakieś rzeczy i zwodzić nas. I w momencie, kiedy my uwierzymy w kłamstwo, to wchodzimy na zły teren, na którym dostajemy po głowie, w duchowym sensie zły teren. Teraz ważny 20 werset. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego podejście takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? I teraz w walce duchowej ważne jest ignorować różne światowe tak zwane zakazy. Ktoś powie, bo na przykład chorujesz, ponieważ coś robisz nie tak, albo ponieważ nie związałeś jakąś rzecz złą, na przykład nie pomodliłeś się o to, żeby w jedzeniu zniknęła chemia, czy coś tam, jakieś takie rzeczy, które myślicie, że one decydują o naszym życiu. O naszym życiu tak naprawdę decyduje Pan Jezus Chrystus. Oczywiście dobrze jest dobrze się odżywiać, ale to nie decyduje o naszym życiu. I 23. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. I teraz przeróżne nasze działania, wysiłki, jakieś specjalne zachowania wobec czegoś, umartwianie się, żeby pokonać jakieś demoniczne siły, ataki. Tutaj czytamy, że one nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Ja nie szukam tego, co nieprawidłowo tutaj w moim życiu jest, jaki demon przyszedł, jakie przekleństwo przeciwko mnie działa, jaka inna rzecz przeciwko mnie występuje. Ja się nie zajmuję szukaniem demonicznych ataków, demonów i jakichś innych rzeczy. To, na czym się skupiam, to jest Galacjan 3.1 mówi: a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Drugi: o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Ja kiedyś byłem demonocentryczny, szukałem demony, szukałem ataki złego, szukałem, gdzie jest jakaś zasadzka złego. Byłem skupiony na tym wszystkim, żeby to pokonać. A słowo mówi: to, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy. Zacząłem bardziej skupiać się na poznawaniu Jezusa i Jego prawdy o Nim. To, jak Wszechmogący Bóg wcielił się w człowieka i przyszedł, aby być z nami i tłumaczyć nam swoje życie o sobie i o życiu wiecznym. Co to znaczy? Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Umarłem dla tych wszystkich ziemskich żywiołów, ziemskich starań, ziemskich zasad. Tutaj akurat Paweł mówi o świętach żydowskich, o różnych pełniach księżyca i tak dalej, że jeśli to będziesz wykonywał, że jeśli będziesz właściwie jakby rytualnie czyste rzeczy jadł, to tobie się nic nie stanie. Jeśli będziesz jadał rytualnie nieczyste rzeczy, to wtedy dopadnie cię jakieś przekleństwo. I my wszyscy zaczynamy się skupiać na tym, czy to, co jem, czy to, co dotykam, czy to czasem nie jest poświęcone demonom. I jesteśmy skupieni na tym, co nas otacza, szukając w tym znaków demonicznej obecności, kiedy słowo nam mówi: o Jezusie myślcie, a dla tych wszystkich rzeczy umarłeś. Czyli mnie, co to znaczy umarłem? Przestało mnie to obchodzić i interesować. Interesuje mnie Jezus Chrystus. O Nim myślę i wtedy, kiedy przestałem się interesować tym wszystkim, co mnie otacza, w takim sensie skupiać własną uwagę na tym wszystkim, moje życie zaczęło być ukryte wraz z Chrystusem. Ja to odczułem. Zacząłem widzieć realne zmiany. Zaczęło mi się łatwiej pokonywać demoniczne ataki. Zaczęło mi łatwiej zwyciężać zasadzki złego. I to jest fundament do zwycięstwa. Przestań być demonocentryczny, zacznij być chrystocentryczny, skupiony na Jezusie Chrystusie,
na poznaniu Jezusa Chrystusa. I teraz Efezjan 6 rozdział, 11 werset. Przywdziecie całą zbroją Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Więc są zasadzki diabelskie. I żeby je pokonać, trzeba przywdzieć całą zbroją Bożą. Paweł podkreśla, całą zbroją Bożą trzeba założyć na siebie. I wtedy wytrwasz w zasadzkach diabelskich. I teraz, co to za zbroja Boża, a czym też są zasadzki diabelskie? Otóż zasadzka to jest greckie słowo metoda, które oznacza metoda. Diabeł szuka różnych metod, nauczeń, żeby wprowadzić ciebie w błąd. Jak zaczniesz źle myśleć, źle wierzyć i twój umysł nie będzie poddany Chrystusowi, będziesz w pułapce i wejdziesz na zły teren i będziesz tam pokonany. To samo słowo jest użyte w Efezjan 4:14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I tutaj też jest użyte słowo metoda. Żebyśmy my nie byli unoszeni lada wiatrem przez metody ludzkie i postęp prowadzący na bezdroże błędu. Czyli wierząc nieprawidłowo, wchodzimy na zły teren i tam giniemy. Tak jak użyć złej mapy, albo inaczej. Teraz podczas wojny Ukrainy z Rosją, żołnierze ukraińscy jakby trochę tak żartując, a jednocześnie wprowadzając wroga w błąd, na przykład stawiają przy polach minowych tabliczki dwujęzyczne. Po ukraińsku piszą ostrożnie miny, a po rosyjsku piszą na tej samej tabliczce sprawdziliśmy, min nie ma. Ukrainiec zrozumie, że trzeba uważać, a Rosjanin nie. Czyli w ten sposób jakby wprowadzają wroga w błąd, bo każdy mieszkając Ukrainy zrozumie tekst ukraiński, ale Rosjanin niekoniecznie i raczej nie. Oni wtedy są w zamieszaniu. Więc podobnie działa, można powiedzieć, diabeł, że daje ci złe nauczanie, złe wskazówki, ty wchodzisz w złe miejsce i tam giniesz. Więc trzeba umieć przede wszystkim unikać metod diabelskich, metod szatańskich. I o tym tutaj jest mowa. I 12 werset, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władzami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tutaj są wymienione te różne duchy. Kiedyś słyszałem niejedno nauczanie, jak ktoś rozważał, kto z tych duchów ma władzę i jak tej władzy się przeciwstawiać. I po prostu z 12 wersetu zrobili 15 godzin nauczania, kiedy wcześniej czytaliśmy, skup się na Jezusie. Paweł szybko wymienił, że to wszystko gdzieś tam jest, ale to nieważne. One są pozbawione mocy i są pozbawione broni. I dalej, co jest ważne? 13 i dalej werset. Dlatego weźcie całą zbroją Bożą, abyście mogli stawiać opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Znów cała zbroja Boża, żeby w złym dniu, kiedy są te gorsze dni, ostać się w tych dniach. 14 werset, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Prawda jest w Jezusie. Jezus powiedział sobie, że On jest prawdą. Czyli zaczyna się wszystko od poznania Jezusa, tego co przyniósł, Jego doskonałej ofierze, o Jego dziele usprawiedliwienia. To jest prawda. Paweł, który też uczył w czasach, kiedy nauczanie Żydów było ważne, żydowskie nauczanie o tym, że jesteśmy zbawieni przez prawo, Paweł mówi, nie, jesteśmy zbawieni przez Jezusa, On jest prawdą. Zbawienie w Jezusie jest prawdą. Więc Jezus, obsławszy biodra swoją prawdą, Jezusem, dalej, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, to jest pancerz usprawiedliwienia. Wiesz, że jesteś usprawiedliwiony. Więc pancerz usprawiedliwienia, kiedy ty wierzysz, że jesteś usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie, to jest pancerz.
mimo Twoich wad, upadków i grzechów, jesteś usprawiedliwiony. Bez tej wiary Ty nie masz pancerza. Ty możesz mieć hełm, Ty możesz mieć tarczę, ale całe Twoje tutaj ciało jest odsłonięte i możesz być trafiony przez jakąś strzałę. 15 werset. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Grecki tekst tutaj mówi obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. To jest nawet nie ma mowy zwiastowania, tylko po prostu Ewangelii pokoju. Ja kiedyś wierzyłem, że jeśli jestem gotów iść ewangelizować, to jest to, co muszę zrobić. Ale tu nie jest mowa o tym, że musisz iść ewangelizować, tylko gotowość, że twoje nogi są chronione przez to, że wierzysz w Ewangelię pokoju. Pokój to jest, kiedy wszystko się spełniło w twoim życiu, ty się niczym nie martwisz. 16. Przede wszystkim weźcie tarczy wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, kiedy szatan czymś strzela. Moja wiara w zbawienie w Jezusie Chrystusie gasi te wszystkie rzeczy. 17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przyłbica, umysł jest chroniony wciąż przez zbawienie. Ty wiesz, że jesteś zbawiony. I miecz ducha, którym jest Słowo Boże, słowo, które ogłaszasz, i w które wierzysz. I tutaj słowo, które ogłaszasz, to jest dobrze od czasu do czasu wziąć je przeciwko jakiejś atakowi demonicznemu, który idzie na twój umysł, powiedzieć moje zdrowie jest w ranach Jezusa, albo moje rachunki są w banku niebiańskim spłacane, ponieważ Jezus powiedział, nie troszczcie się. Wybierz jakiś fragment i niech on ci pomaga pokonać te wszystkie rzeczy. I 18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I to wszystko kończy się modlitwą. Tak jakby, jeśli nie zbudujesz tego wszystkiego i w tym nie będziesz stał, to twoja modlitwa będzie jękiem potępionej osoby. A nasza modlitwa powinna być modlitwą wojownika, który jest pewien w tym, kim jest, jak jest chroniony i jak zwycięża. I właśnie tak, najpierw sobie przez pół roku stresu nabawiłem się jakichś dziwnych rzeczy i teraz, kiedy wyluzowałem i dałem sobie na jakby takiego po hamulcach, zatrzymałem swój bieg i zająłem się tym odnowieniem broni Bożej, poczułem, jak przychodzi do mnie uzdrowienie. Więc unikaj stresu, unikaj gonitwy, załóż na siebie całą zbroję, o której dzisiaj przeczytaliśmy. Te poszczególne rzeczy, które tutaj Paweł w 6 rozdziale wymienił, są w różnych odcinkach omawiane dłużej. Że możesz dłużej poszukać po hiperłaskę i wrzucić tam, czym jest Ewangelia, wrzucić czym jest, jak czytać Słowo Boże, inne różne odcinki, które mogą ci pomóc zrozumieć, jak dalej życie zwyciężać i zobaczysz, jak będziesz pokonywał moc ciemności. Błogosławię ciebie i pamiętaj, Jezus jest po twojej stronie, On dba o ciebie i pomaga tobie. A diabeł jest pokonany na krzyżu Golgoty.